Pod koniec marca 1845 roku pożyczyłem siekierę i ruszyłem do lasu nad staw Walden, w pobliże miejsca, w którym chciałem postawić sobie dom. Zacząłem od ścinania młodych, wysokich, strzelistych sosen wejmutek na budulec. Trudno jest zaczynać bez pożyczek. Z drugiej strony jednak może to najbardziej wspaniałomyślna linia postępowania, jeśli pozwolimy znajomym mieć udział w naszym przedsięwzięciu. Właściciel siekiery, wypuszczając z ręki jej stylisko, oświadczył, że to jego oczko w głowie, ale zwróciłem ją bardziej naostrzoną, aniżeli otrzymałem. Pracowałem na malowniczym zboczu porosłym lasem sosnowym, u którego stóp między drzewami przezierała tafla stawu, i na małej leśnej polance okolonej młodziutkimi sosenkami i hikorami. Lód na stawie jeszcze nie stopniał. Choć widać było, że miejscami woda jest już od niego wolna. Brunatnej barwy kre pokryła cienka warstewka wody. W ciągu tych dni, kiedy pracowałem w lesie, kilkakrotnie zrywała się niegroźna zadymka śnieżna, lecz przeważnie, gdy wracałem do domu po torach kolejowych nasyp z żółtego piachu migotał w mglistym powietrzu, a szyny błyskały w wiosennym słońcu. Słyszałem skowronka i czajkę i inne ptaki, które nadleciały, aby zacząć z nami następny rok. Nastały przyjemne wiosenne dni, podczas których tajała zarówno zima niełaskawa dla ludzi. Przypis: Dziś zimy naszej zmienia się niełaska na złote lato przy Jorka słońcu. William Shakespeare, Ryszard III. Akt pierwszy, scena pierwsza. Przełożył Leon Ulrich. Nastały przyjemne, wiosenne dni, podczas których tajała zarówno zima niełaskawa dla ludzi, jak i ziemia, a życie zapadłe w sen zimowy obudziło się i zaczęło przeciągać. Pewnego dnia, ponieważ zepsuła mi się siekiera, musiałem ciosać kamieniem klin z zielonej hikory, a potem zanurzyć w przerębli, aby drewno nasiągnęło wodą. Spostrzegłem wówczas w stawie prążkowanego węża. Ułożył się wygodnie na dnie i leżał przez cały czas, gdy patrzyłem na niego, czyli ponad kwadrans. Może po prostu jeszcze nie zupełnie się obudził ze snu zimowego. Pomyślałem sobie, że z podobnych przyczyn kondycja człowieka pozostaje niska i prymitywna. Gdyby jednak ludzie poczuli wpływ budzącej ich wiosny wiosen, z konieczności podnieśliby się i pędzili życie na wyższą, nieziemską miarę. Uprzednio w mroźne poranki również widywałem węże, ale na ścieżce. Ciała ich częściowo zdrętwiałe i sztywne czekały, by odtajać w słońcu. Pierwszego kwietnia padał deszcz, i lód stopniał. Wstał niezwykle mglisty ranek. Słyszałem, jak zabłąkana gęś krąży nad stawem, gęgając, jakby się zgubiła, co przypominało chichot ducha mgły. Przez kilka dni ścinałem i ciosałem drewno na budulec, a także słupki i krokwie. Wszystko to ową wąską siekierą. Nie myślałem o niczym szczególnym ani mądrym. Podśpiewywałem sobie, powiada się, że człowiek zna rzeczy mnogość wielką. Lecz spójrz, umknęły, jakby urosły im skrzydełka, nauka i sztuka wszelka, nawet guzik i pentelka. Ten wiejący wiatr to wszystko, co człowiek zna. Wiersz Henryka Toro przełożył Piotr Sommer. Największe bale ociosałem na sześć cali grubości, większość słupków tylko z dwóch stron, krokwie zasi deski na podłogę po jednej, a nareszcie pozostawiłem korę, były więc proste jak heblowane, ale dużo mocniejsze. Wszystkie krokwie łączyłem na czopy albo w pusty, do tego czasu bowiem pożyczyłem więcej narzędzi. Nie spędzałem w lesie całego dnia, lecz mimo to brałem sobie zwykle na obiad chleb z masłem i w południe czytałem gazetę, w którą był zawinięty. Siadywałem wśród zielonych, świeżo odrąbanych sosnowych gałęzi i ponieważ ręce umazane miałem grubo żywicą, chleb przechodził nieco jej zapachem. Zanim zabrałem się do roboty, nie darzyłem sosen wrogimi uczuciami wręcz przeciwnie. Byłem nastawiony do nich niezwykle przyjaźnie, a mimo to, poznawszy je lepiej, ściąłem kilka. Niekiedy odgłosy siekiery zwabiały wędrowca po leśnych ostępach i gawędziliśmy sobie przyjemnie nad sosnowymi drzazgami. W połowie kwietnia, starając się pracować bez pośpiechu i jak najlepiej, postawiłem zrąb domu. Przedtem kupiłem, aby rozebrać ją na deski chałupę Jamesa Collinsa, Irlandczyka, który pracował przy kolei fitchburskiej. Chałupa owa uchodziła za niezwykle ładną. Skoro przyszedłem ją obejrzeć, Jamesa nie zastałem. Obszedłem chałupę wokoło. Pani Si krzątała się wewnątrz, ale nie zauważyła mnie, gdyż okno było głęboko i wysoko osadzone. Wymiary haupa miała niepokaźne, dach spiczasty. Niewiele więcej dało się obejrzeć, do wysokości pięciu stóp ściany zasypane były stertami śmieci niby kompostem. Dach zachował się w najlepszym stanie, choć w wielu miejscach się wypaczył i rozsechł od słońca. Progu nie widziałem, kury zatem bez trudu spacerowały tam i z powrotem pod deskami drzwi. W końcu pani Si wyszła poprosić mnie, abym obejrzał chałupę od środka. Podchodząc bliżej, zagnałem kury do sionki. Wnętrze było ciemne, klepisko w większej części przerażająco wilgotne, lepkie, malaryczne, tylko tu i tam położono deski, które nie przetrzymałyby już przesunięcia w inne miejsce. Zapaliła lampę, aby pokazać mi sufit i ściany, a także drewnianą podłogę pod łóżkiem, ostrzegając, żebym nie wpadł nogą do piwnicy, która wyglądała jak coś w rodzaju dołu na śmieci głębokości dwóch stóp. Jak się wyraziła, deski były w dobrym stanie nad głową i naokoło, a także w obramowaniach okna, które składało się do niedawna z dwóch kwadratów. Ostatnio jednak wybiegł przez nie kot. Poza tym zobaczyłem piec, łóżko zydel, dziecko, które się tam urodziło, jedwabną parasolkę, lustro w złoconej ramie i nowiutki młynek do kawy przymocowany gwoździem do surowej dębowej deski. Wkrótce dobiliśmy interesu jako że James właśnie zdążył wrócić. Ja miałem zapłacić tego samego wieczoru 4 dolary i 25 centów. On zwolnić dom o piątej rano następnego dnia, nie próbując sprzedać go komu innemu. O szóstej obejmę chałupę w posiadanie. Dobrze będzie, powiedział, jeśli zjawię się tam wcześniej, aby uprzedzić pewne niewyjaśnione i całkowicie nieusprawiedliwione żądania z tytułu renty dzierżawnej i opału. Zapewniał mnie, że to jedyne zadłużenie. A zatem o szóstej minąłem go wraz z rodziną na drodze. W jednym dużym tobole pomieścili wszystko. Łóżko, młynek do kawy, lustro, kury. Wszystko prócz kotki, która uciekła do lasu i zdziczała. Potem dowiedziałem się, że wpadła w sidła na świstaki i tak wreszcie zakończyła swój żywot. Chałupę rozebrałem tego samego ranka. Powyciągałem gwoździe i w małych partiach przewiozłem deski furą nad staw, gdzie rozłożyłem je na trawie, aby wybielały i wypaczone rozprostowały się w słońcu. Gdy jechałem leśną drogą, pozdrowił mnie raz czy dwa razy drost, który też wstał wcześnie. Chłopak imieniem Patryk zdradził mi w zaufaniu, że kiedy ja przewoziłem deski, pewien sąsiad, Irlandczyk nazwiskiem Sealy, Pochował sobie po kieszeniach względnie prostej, i nadające się do użytku gwoździe, skoble i kołki. Skoro zawróciłem, aby z nim pogawędzić, podniósł obojętnie wzrok, jak gdyby zajęty był dotychczas niewinnym rozmyślaniem, i spojrzawszy na resztki śladów po chałupie, stwierdził, że robota skończona występował tam w roli widza i dzięki jego obecności to pozornie nic nieznaczące wydarzenie nabrało rangi wypadków związanych z uniesieniem wizerunków bogów trojańskich przypis aluzja do ucieczki Eneasza z płonącej Troi uniósł on na barkach starego ojca i wizerunki bogów ojczystych po latach tułaczki Eneasz osiadł w Latium jako protoplasta Rzymian Piwnicę wykopałem w południowym zboczu wzgórza, gdzie świstak wygrzebał sobie przedtem norę. Wykopałem jamę sześć stóp szerokości na siedem głębokości, przebijając się przez korzenie sumaka i jeżyn, przez najniższe warstwy roślinności, aż dotarłem do drobniutkiego piasku, w którym kartofle nie zmarzną w najsroższą zimę. Ściany oszalowałem zamiast wykładać kamieniami, ale ponieważ słońce nigdy tam nie docierało, piasek się nie osypywał. Kosztowało mnie to wszystko dwie godziny pracy. Wdzieranie się w głąb ziemi dawało mi szczególną przyjemność, albowiem na wszystkich niemal szerokościach geograficznych ludzie kopią w ziemi, szukając stałej temperatury. Pod najwspanialszym domem w mieście nadal można znaleźć piwnicę, gdzie mieszkańcy, jak w dawnych czasach, trzymają zapasy. Jeszcze długo po zniknięciu budowli nadziemnej potomkowie mogą oglądać jej wklęsły fragment w ziemi. Dom to nadal tylko coś w rodzaju ganku przed wejściem do nory. Ostatecznie na początku maja postawiłem zrąb domu z pomocą kilku przyjaciół. Byli wśród nich Emerson, Olcott i W. E. Channing. Skorzystałem z niej raczej ze względu na okazję rozwinięcia dobrosąsiedzkich stosunków aniżeli konieczności. Miałem takich pomocników, jacy jeszcze nigdy nikogo nie zaszczycili. Ufam, że przeznaczeniem ich jest pomoc przy stawianiu bardziej wzniosłych budowli. Zamieszkałem w domu 4 lipca, gdy tylko skończyłem stawiać ściany i położyłem dach. Deski starannie połączyłem na zakładkę, to też zupełnie nie przepuszczały deszczu. Przedtem, wszelako w jednym rogu domu wmurowałem fundament pod komin zużywając na to dwie fury kamieni, które własnoręcznie przydźwigałem ze stawu pod górę. Komin zbudowałem jesienią, gdy już się uporałem z okopywaniem ogródka, lecz jeszcze zanim palenie ognia stało się koniecznością ze względu na chłody. Tymczasem gotowałem na ziemi przed domem, wcześnie rano, który to sposób nadal uważam za wygodniejszy i przyjemniejszy pod wieloma względami niż ten na ogół praktykowany. Jeśli zrywała się burza, zanim upiekłem chleb, nad ogniskiem stawiałem daszek z desek i siadałem tam, aby pilnować bochenka. Spędzałem w ten sposób kilka przyjemnych godzin. W owym czasie, kiedy to ręce miewałem bardzo zajęte, czytałem mało, lecz najmniejsze, walające się tu i ówdzie świstki papieru, dostarczały mi tyle samo rozrywki, a właściwie spełniały tę samą rolę, co iliada.